powróciłem na kanał. Po kilku miesiącach, po kilku sekundach i godzinach, i zrobiłem to. Cześć, siemeczko, ja jestem Jakub Kaczek, a to jest kolejny film na tym kanale. Wreszcie wróciłem na kanał, tak, wróciłem na kanał. Po kilku miesiącach wróciłem. Miałem chwilę taką krótką, długą przerwę. I teraz zacznę. Ogólnie już będą pojawiać się filmy, tylko nie co chwilę, nie codziennie, nie raz na tydzień, raz na dwa razy w tygodniu, raz na tydzień. Zależy, czy będę mógł nagrać, czy mógł będę zmontować, czy dam radę komuś wysłać coś i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i dzisiaj chyba coś wam opowiem, kilka rzeczy. Przez ten czas dużo u mnie się zmieniło i to też wrzucałem na stories, czy robiłem sobie zdjęcia i później tam robiłem screeny, założyłem snapa, tak mój snap się nazywa, ale wszystkich widzów nie dodaję, tylko znajomych. Znajomych dodaję, a jak chcecie zobaczyć moje story, to tylko wpisujcie mój nick i później sobie zapiszcie na snapie. Także no, na TikToku nie zależy mi na TikToku, ale no też tam możecie wpadnąć, tutaj macie obok, na Instagrama tutaj macie, także dużo rzeczy. I też możecie, to dobra, to później. I przez ten czas te osoby mnie zasubskrybowały na tym kanale, który oglądacie, tak? Czyli że pierwsze trzy osoby i tak dalej. I jak ja będę gadał, nawet się odsunę, jak ja będę gadał, to dziękuję i pozdrawiam. Ogólnie dziękuję i pozdrawiam, że ty na przykład zasubskrybowałeś ten kanał i będziesz teraz na bieżąco. Musi być oczywiście dzwoneczek zaznaczony. Jezu, jak ja dawno nie gadałem. Dobra. Także, dobra. Mam nadzieję, że już się skończyło. Dobra. I tak. I przez ten czas był strajk mediów. Na przykład coś takiego się pojawiło na naszych telewizorach w każdej naszej Polsce. 3, 2, 1. Amelia, są jak latarnia. To jest konstytucyjne prawo, dostęp do informacji rzetelnej, niezależnej. I wstaję rano. Wstaję, co nie? Jest sobota. Chyba to była sobota. Ale miałam chyba dzień wolny. Albo tak szybko wstałem, bo to już nie pamiętam, bo już było dawno. I wstałem, patrzę, telewizor wyłączony. Pytam się rodziców, co jest wyłączone, czego, bo zawsze chodzi z rana. I no, nie ma telewizji, bo jest jakiś tam strajk mediów, czy coś tam. Aha, no to włączam telewizor, patrzę, coś takiego. Aha, no to sobie oglądamy napisy, no. No to dobra, wyłączyłem i tak dalej, dobra. Jeszcze z tym. Przechodzimy do następnego. Później, no wiadomo, że jest pandemia, jest koronawirus i tak dalej, COVID-19. No i teraz, jak ja mam robić foty? Robiłem coś tam foty, jestem dalej umówiony na foty w weekend z współpracownikiem. I no właśnie, jak ja to robię? No, nie upuczniam na stories, że robię foty i tak dalej.
bo po prostu nie chcę, że się, no nie chcę. Na przykład przez ten czas zmieniłem od roku czasu, zmieniłem zdjęcie na Facebooku. Właśnie ono tak to wygląda, tutaj z boku wam się pokażę. I takie zdjęcie zrobił mi fotograf, no ogólnie kolega mi zrobił. Był kiedyś współpracownikiem, ale no stwierdziłem, jak byłeś, no to jeszcze może zrobić coś tam, nic się nie stanie, tak? Bo ja tak nie pilnuję co do tego, że jak już nie pracujesz na przykład u mnie, to już nic nie możesz. U mnie tak nie jest na sztywną, że musisz tego się trzymać i tyle. No. I no i zmieniłem tego. No i tak, dobra. Ty myślisz teraz, że ja przynudzam, tak? Tak. To teraz patrz na to. Ja wstaję. W szoku. Wiecie, co się dzieje? Co się dzieje? To się dzieje, że syrena wyje, raczej koguty wyją strażackie. Ja nie słyszałem syreny, bo jeszcze spałem, ale jak przyjechali tutaj na naszą ulicę, bo ja jestem jako pierwszy na ulicy, pierwszy jestem, jak się wie, że to jestem pierwszy na ulicy naszej, to właśnie słyszałem i się obudziłem. Jakie, co jest? Szybko biegnę do okna, co się dzieje? A tutaj u sąsiada paliła się saza. No, chyba nie wyczyścił sobie komina. Niestety, po co czyścić, lepiej straż wezwać i tak dalej. I chyba gdzieś tam moje drzewo suchym, czy nie wiem, nie wiem jak to było właśnie, ale no saza się zapaliła, były dwie straże, jedna nasza i druga sanocka. I oczywiście tam sprawdzili kamerą termowizyjną, czy jakoś tak się nazywa. No i trochę się tam znam na tym, bo chodzę do straży, także trochę wam opowiadam, ale dobra, już nie będę na ten temat opowiadał, bo pewnie powiecie, co was to obchodzi, tak? Dobra, następny.